Witajcie rodacy, Trackmania 2 to już kolejna odsłona arcade'owych wyścigów i kompletnie zakręconych tras. Zobaczmy, co tym razem Nadeo, czyli studio odpowiedzialne za ten tytuł, nam przygotowało. Po wejściu w grę jednoosobową od razu poczujemy się jak w domu. Mamy bowiem ten sam rozkład co w poprzednich częściach, czyli uporządkowane mapy od najłatwiejszych do ciężkich. Jednak by odblokować te trudniejsze, najpierw chronologicznie musimy przejść poprzednie. Za przejazdy oczywiście zyskujemy medale, jednak wbrew pozorom na złocie się nie kończy punktacja, bo jest jeszcze medal nazwany Nadeo, który jest otoczony zieloną ramką. Będąc szczerym, złoto można zdobyć z zamkniętymi oczami, wystarczy nie obijać się o bandy. Jednak by zdobyć Nadeo, trzeba już mapę przejechać dość perfekcyjnie. Dodatkowo suma tych wszystkich medali daje nam ogólny wgląd do tego, jak inni gracze ze świata radzą sobie z tą grą. Ja, jak widzicie, w Polsce jestem na trzecim miejscu, a na świecie, gdzie jest ponad 40 tysięcy graczy, zajmuję żenujące 30 miejsce. Jednak jest jeszcze jedna tabela wyników w single playerze, która wzbudza wiele kontrowersji. Mianowicie, co każde 5 minut spędzonych w grze aktywuje nam się jeden przejazd, którego czas jest liczony oficjalnie. Mam tutaj na myśli, że jeżeli przejedziemy w tym trybie trasę z bardzo dobrym czasem, dostajemy punkty single playera, a im więcej osób pokonamy, tym więcej ich zyskamy. Dodatkowo nasz duch przejazdu jest wtedy zapisywany na serwerach Nadeo i każdy gracz będzie mógł zobaczyć nasz przejazd na danej trasie, o ile byliśmy wystarczająco szybcy, by wpasować się w top 10 świata, Polski czy regionu. Czyli jednym słowem, raz na 5 minut mamy okazję zabłysnąć i pokazać się światu, jacy z nas kozacy na danej trasie. Gdy w tym trybie nam się nie powiedzie, musimy czekać kolejne 5 minut, by odblokować oficjalny czas. A co się stanie, gdy przejdziemy mapę normalnie podczas treningu? Otóż wtedy, nawet gdy wykręcimy pierwszy czas na świecie, nikt się o nas nie dowie. Z jednej strony jest to dobry patent, bo czasami nawet amatorowi uda się fartem, gdy po raz setny przejdzie mapę, uzyskać bardzo dobry czas, a szansa, że akurat raz na 5 minut uda mu się przejechać idealnie i uzyskać zadowalający wynik, jest znikoma. I to chyba było założeniem twórców. Ta tabela oficjalnych wyników niestety jest tylko dla graczy, którzy mają koci refleks i daną trasę opanowali do perfekcji. Tak to ma się w teorii, jednak czy jeździ się w tej grze po prostu przyjemnie? Odpowiedź jest prosta, zdecydowanie tak. Jak dla mnie jest to najlepsza arcade'owa ściganka, auto prowadzi się perfekcyjnie, wprowadzanie w poślizg jest dziecinnie proste, a cała gra wykorzystuje w zasadzie tylko 4 klawisze odpowiedzialne za jazdę. Jest to idealny przykład gry, która podpisuje się pod sloganem Easy to learn, hard to master. Dodatkowo nasze auto ulega zniszczeniom, nie wpływają one na jazdę, ale wygląda to całkiem przyzwoicie. Gra dodatkowo posiada edytor powtórek, a możemy zmontować naprawdę zaawansowany film. I tutaj również jest od razu minus tego, ponieważ mamy masę opcji i by opanować ten interfejs, potrzeba spędzić przy nim naprawdę sporo minutek. I szczerze wątpię, by ktoś chciał się aż tak wgłębiać w niego, by opanować go do perfekcji, tylko po to, by stworzyć sobie powtórkę. No, mi w każdym razie to było w ogóle niepotrzebne. Jest również kreator map, który ponownie jest mocno nieintuicyjny w swoim interfejsie. Jednak tutaj moderzy, którzy tworzą świetne mapy, będą zadowoleni, ponieważ dla nich jest on zrozumiały, a to dlatego, że wiele nie zmieniono od poprzedniej odsłony, więc od razu ich mapy zaczną opanowywać multiplayer. Warto jeszcze zaznaczyć, że gra posiada coś takiego jak planety. Jest to nic innego jak wirtualna waluta w grze. Ową zdobywamy, gdy na przykład zalogujemy się raz na dzień, za szybki przejazd w trybie oficjalnym, czy gdy zyskamy sporo punktów w multiplayerze. Te planety możemy wykorzystać nawet na zakup serwera dedykowanego. Jednak są też przyziemne rzeczy, jak na przykład zagranie w totolotka, gdzie możemy poświęcić kilka swoich planet na możliwość wygrania 1000 wirtualnych. Graficznie nowa Trackmania trzyma wysoki poziom, widać sporą różnicę, gdy przyjrzymy się poprzednim odsłonom. Lecz audio to niestety coś, co tutaj nie istnieje. Oprócz odgłosów gry, które są dobre, czyli warkot silnika, uderzeń o bandy czy dźwięku poślizgu, nie znajdziemy tutaj praktycznie żadnego soundtracka, więc od razu lepiej ściszyć muzykę, która gra w grze, a w tle włączyć sobie własną. O wiele lepiej się jeździ, gdy przygrywają nasze ulubione utwory. Reasumując, Trackmania 2 Canyon jest grą, która stwarza niewyobrażalnie wiele radości z ścigania się na tych wszystkich wykwintnych trasach. Dodatkowo jest tutaj położony bardzo duży nacisk na komunikację społeczną, lecz i zaaplikowany dość kontrowersyjny system oficjalnego przejazdu co 5 minut.
Plusem również jest to, że jest możliwość gry na podzielonym ekranie nawet do 4 graczy. W zasadzie do minusów można zaliczyć dość ciężki interfejs edytora powtórek czy tras, jednak są one na tyle zaawansowane, że po poświęceniu im niekiedy kilku godzin spłodzimy naprawdę owocną mapę czy replay. Jak dla mnie jest to 9 na 10, jednak ja jestem fanem Trackmanii. Będąc obiektywnym, gra dostaje 8 na 10. No i tym optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, cześć.